Cześć. Zdawać by się mogło, że wtrącenia są mało istotnym aspektem języka mówionego. Ale czy rzeczywiście tak jest? Wyobraźmy sobie sytuację, rozmawiamy w języku angielskim i nagle chcąc wyrazić obrzydzenie wobec czegoś, mówimy fuj. Mówimy biegle, naturalnie z dobrym akcentem, ale nagle z naszych ust spada słowo całkowicie niezrozumiałe, które w pełni demaskuje nasze braki językowe. A wystarczyłoby powiedzieć jak albo you, żeby nasza mowa była w pełni prawdziwa i maksymalnie możliwie naturalna. Myślę, że warto poznać wtrącenia i stosować je na co dzień. Zapraszam. I pierwsze wtrącenie. O. O. Oh, honey, that's great. Oh, honey, that's great. Oh, I'm really sorry to hear that. Oh, I'm really sorry to hear that. I kolejny przykład. Yahoo! Woohoo! Yuppie! Yahoo! Woohoo! Yuppie! Yuppie, I did it! Yuppie, I did it! Dziś. Siś. Dziś. Siś. Siś. That was close. Siś. That was close. I kolejny przykład. Ba. Ba. He hanged himself? Ba. He hanged himself? Ba. I kolejne wtrącenie. Huh? Huh? What are you waiting for, huh? What are you waiting for, huh? Huh? What did you say? Huh? What did you say? Hush. 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 Someone will hear you. Hush. Someone will hear you. Hush, little baby, don't you cry. Hush, little baby, don't you cry. Whoops. Oops. Whoops. Oops. Whoops. Sorry, did I hurt your hand? Whoops, sorry, did I hurt your hand? Da. 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 Of course it's cold, it's winter. Da. Of course it's cold, it's winter. Da. I didn't plug in the charger. The. I didn't plug in the charger. Jeśli podobał się Wam film, kliknijcie przycisk kciuki subskrybuj. Dzięki za uwagę.